Ja policzyłem 60. Tak, wszystkimi. Dobra. Jeżeli to podzielimy na trzy koperty. Nabór kadry rocznika 97 i młodsi, jak zwykle w Chybiu. Zjechało się 60 chłopaków, z tego oczywiście większość rocznika dominującego, czyli rocznika 97. Ale 98 jest też dużo. ...44 chłopaków z rocznika 97 i 16 chłopaków z rocznika 98. Najliczebniejsza grupa to chłopcy z Rybnika. Nie ma się co dziwić, mistrzowie Śląska. Przegrali tylko jeden mecz. I dzięki tej porażce awansowali. Drużyna, która z nimi wygrała, Hartwig, awansował do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Dołączcie tutaj serwek z tej strony. Trenerem kadry jest pan Litkowicz. Już nie pierwszy raz trenerem kadry. Na co dzień pracujący na uczelni AWF, prowadzący AZS Katowice, kiedyś w Monikach starszych, jako trener sukces duży. Tak wygląda nabór kadry. Najwyższy chłopak z Jaworzna, który przekroczył 190-191, a tak wszystko poniżej 190. Ale będą na pewno jeszcze chłopcy do przyszłej Olimpiady Młodzieży pójdą w górę.